Dzisiaj mamy zaszczyt rozmawiać z naszą studentką, Aleksandrą Mądraszewską, która reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej w kickboxingu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ola, jak długo trenujesz kickboxing i jak zaczęła się twoja przygoda z tą dyscypliną sportową? W tym roku będzie mijać mi już 8 lat, jak trenuję kickboxing. Zaczęłam w 2015 roku, gdzie jeszcze trenowałam siatkówkę i dostałam karnet na siłowni, gdzie właśnie były zajęcia ze sportu walki, z kickboxingu. Poszłam na pierwsze zajęcia i zobaczyłam moją trenerkę, jak zbiła wagę na Mistrzostwa Świata. Jak ją tylko zobaczyłam, to od razu powiedziałam sobie, ja też pojadę na Mistrzostwa Świata. I tak zaczęła się w sumie moja przygoda, bo jak coś sobie powiem, to dotrzymuję danego słowa. A czy możesz pochwalić się nam swoimi osiągnięciami, największymi osiągnięciami sportowymi w kickboxingu? To zaczynając od tych narodowych, to jestem 17-krotną mistrzynią Polski w kickboxingu w różnych formułach. W full kontakcie, K1, low kicku, kicklajcie i point fightingu. W tym roku zadebiutowałam i zdobyłam pierwszy medal złoty historyczny u nas w klubie. Też startuję w boksie, więc jestem wicemistrzynią młodzieżową w boksie olimpijskim. A z kickboxingu teraz takie już międzynarodowe medale, to mój pierwszy, ważniejszy sukces to był pierwsze miejsce na Pucharze Świata w Irlandii w 2022 roku. Następnie zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Świata 2 lata temu i to był jakby mój taki pierwszy medal seniorski. I w zeszłym roku zdobyłam wicemistrzostwo Europy też w full kontakcie, gdzie w tym roku za 3 tygodnie jedziemy na Mistrzostwa Świata i jeżeli patrząc na to, że był brąz, srebro, to w tym roku fajnie by było, żebym zdobyła złoto. I trzymamy kciuki. Niech się spełnią twoje wszystkie sportowe marzenia. Dziękuję bardzo. Wiemy, że studiujesz, pracujesz, trenujesz. Jesteśmy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Należysz do Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Jakie korzyści przynosi tobie studiowanie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w twojej karierze sportowej? Na pewno profesorowie dają mi taką, może nie taryfę ulgową, bo muszę tak czy inaczej zaliczyć wszystkie przedmioty, ale mam do dyspozycji godziny, które mogę sobie indywidualnie rozplanować, ponieważ ja wyjeżdżam też na zgrupowanie kadry narodowej, na turnieje jak te narodowe i międzynarodowe. I po prostu mogę sobie przyjść, kiedy po prostu jestem tutaj na miejscu i pozaliczać wszystko. Zdradzisz nam, jak wygląda twój typowy trening, jak przygotowujesz się do ważnych zawodów sportowych? Generalnie ja jestem takim trochę sportowym świrem i cały czas trenuję, nie robię sobie żadnej jakiejś takiej przerwy treningowej, zawsze gdzieś podtrzymuję ten ruch, bo dla mnie też aktywność jest bardzo ważna dla zdrowia. Powiedz nam, jakie cele sportowe masz na przyszłość w kickboxingu? Kickboxing został zatwierdzony przez Komitet Olimpijski i cały czas trwa dyskusja, czy zostanie wprowadzony na Igrzyska Olimpijskie. Teraz w Krakowie był jako sport na tych Igrzyskach Europejskich był full contact, czyli moja dyscyplina taka, w której startuję właśnie na arenach międzynarodowych. I bardzo bym chciała właśnie wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. Myślę, jak każdy taki sportowiec, który sumiennie gdzieś tam trenuje i dąży do swojego celu. Także to jest takie moje największe marzenie. Z pewnością bardzo ambitny cel. A czy masz jakieś ulubione miejsca, gdzie lubisz trenować i spędzać wolny czas? Wszędzie, gdzie mogę się ruszać, to tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, gdzie trenuję, bo czy pójdę na bieżnię, czy pójdę do lasu pobiegać i potem zrobić walkę z cieniem, czy pójdę na jakieś drążki, czy pójdę do siebie na salę treningową, czy na siłownię. Po prostu mam plan, który muszę zrealizować i obojętnie jakie miejsce, gdzie mogę ćwiczyć, tam ćwiczę. Ola, bardzo dziękujemy ci za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów na arenie międzynarodowej i reprezentowania Polski. Dziękuję bardzo. Dam z siebie wszystko.